Oj, dobrze, wróciłem po przerwie i możemy kontynuować. Dobra. Jesteśmy na Bukow. O, przewóz srebra tutaj. Źle. Złą kasę daje. Ale to zaraz zobaczymy. Ojej, Starport Service. Za misyjkę mogą dla nas mieć. Ciekawą za 180 tysięcy. Mówię, że tak. Ton niewolników. Jeszcze. Teraz zobaczymy, czym możemy zapchać ładownię. Za chwilkę, tylko... O, tu jest 3, 4, 4, 7. Nie ma nic. Co byłoby ciekawe? No to lipa. Do LKS. O, coś jest. Wiele kredytów. Dobrze, bierzemy Waste'a. Czy cokolwiek, czy nic. Cargo hold at maximum capacity. Dobrze. Ładowanie na full. Trasa ustawiona.
odpalamy. No i powolutku, po cichutku lecimy do celu. Thank you.
request granted. Landing gear deployed. Docking successful. Engines disengaged. Więc musimy w takim razie polecieć na Daltona stację. Witam. Co porabiamy? Latamy sobie, handlujemy i korzystamy przy okazji z fajnego narzędzia. Teraz muszę się przemieścić, nie galaksa, no dobra, na inną stację. Gdzie jest Dalton? Dalton był... Tak jest. Korzystamy z narzędzia do handlu. Ciekawego. Mówiłem to dwa odcinki temu, znaczy dwa kawałki, można powiedzieć, streama, które wrzucam na YouTube'a. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Więc trochę nudów będzie. Chodź.
No fajnie, ja też jestem tego zdania. Jest przeepicka. Teraz zapowiedzieli jeszcze nową, jakby to powiedzieć, nowy dodatek, poszerzenie do gry. Z postaci tego, że będzie można lądować na różnego rodzaju planetach. Będą miasta, będą elementy walki i tak dalej. Także zapowiada się bardzo, 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 bardzo ciekawie. Jak na razie, no to powiedzmy troszeczkę, to jest taki Euro Truck w kosmosie, ale naprawdę mi się podoba. Jest zupełnie co innego. Można powiedzieć, to jest Space Sim. Taki przedsmaczek. To jest jednoosobową grane. Można grać w kilku osób, zaprosić tam sobie kolegów do obstawy. Na przykład, tak jak ja latam transportowcem, powiedzmy latałbym większym i wozilibyśmy na przykład cenne surowce dla którejś korporacji, no to przydałoby się ze dwa myśliwce przynajmniej, które by osłaniały ten transportowiec. Więc tak jak mówię, to jest mega przedsmak. Sorry, że jeszcze raz o tym wspominam, ale ja naprawdę na Star Citizen się... na Star Citizena się zasadziłem. No tu jeszcze długo, zanim pewnie wydadzą jakąś wiesz, konkretną grę, ale z tego, co się tam czyta, to zapowiada się na niesamowicie. O tyle będzie gorsze, że tam na przykład niektórych okrętów samodzielnie nie poprowadzisz. Znaczy pewnie poprowadzisz, boty da się wsadzić na pewne stanowiska, ale tam musi być inżynier, muszą być działka obsadzone przez ludzi. Wszystko musi być obsadzone przez ludzi. To jest masakryczne. Tutaj siedzisz jako jedna osoba, co też jest fajne, ma swoje plusy jak najbardziej. Będę grał w tą pewnie grę jednocześnie, ale tamtej się nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać, bo tam ma być wszystko. Właśnie lądowanie na planetach, budowanie własnych baz, walki, czyli powiedzmy Battlefield na planetach i tak dalej, i tak dalej. Także niesamowicie się zapowiada kolejny Space Sim, ale ta już jest zarąbista, już jest wydana, fajnie się w nią gra i tak jak mówię, wydają, zapowiedzieli ten dodatek. Pamiętam jakąś odmienię Highlights. Coś tam. Muszę zobaczyć, zapamiętać sobie, zapisać najwyżej karteczkę. W każdym razie w tym roku prawdopodobnie wyjdzie. Zapowiada się też niesamowicie, więc właśnie możliwość lądowania na planetach. Także tak jak tutaj lecę na stację kosmiczną, obok niej, jeśli będzie planeta, to jakaś mieszkalna, nie słońce. Będzie można na niej wylądować. Zapewne będą tam miasta i kolejne jakieś, wiesz, rzeczy. Także mega dzik. Tak, tylko właśnie, tak jak mówię, zgadza się z tobą, że jest bardziej jako eksploracja. Co się dzieje? Muzyczka się zakończyła na tym. Jedno i drugie jest zbliżone, wiesz. Tutaj w tym momencie, tą grę zaczęli od eksploracji i tak dalej. Tam przypuszczam, rzucą wszystko w całości na jedną szalę. Tam wchodzi polityka w grę, właśnie duże korporacje, kto do jakiej korporacji należy, ile pieniędzy dane korporacje zarabiają i jak dobrych graczy mają. Więc to raczej na tym właśnie będzie polegało. Tam bardziej. Co akurat mówi w tym kierunku, tak jak właśnie ty mówisz, że normalne życie w przyszłości, ale... w przyszłości w kosmosie, o coś w ten sposób. Ale jakby to powiedzieć, co chciałem powiedzieć? Kurde, przyziemienie mi nie pomaga. Tak, przyziemiłem się. Lato, a ja się przyziemiłem.
Chciałem powiedzieć, że tam raczej rzucą wszystko na jedną szalę i tam będzie połączenie właśnie i eksploracji, i tam będziesz tak samo być górnikiem, niegórnikiem, bandytą, czy najemnikiem, czy handlarzem. Tak samo jak tu, że tutaj udostępniają to etapami. Tam przypuszczam, że puszczą raczej wszystko naraz, ale będzie dokładnie to samo, troszeczkę innej odsłoni, innego wydawcy, nie? No zobaczymy, no być może ta gra obecnie też się będzie tak rozwijała, nie? Wcale nie jest powiedziane, że nie. Na razie zrobili eksplorację, żeby wiesz, jakby to powiedzieć, puścili, żeby puścić coś, cokolwiek przed Star Citizenem. No chociaż to jest kontynuacja też dobrej serii. Ja jestem z tym właśnie graczem z tej starszej daty. Więc kontynuują, no jakby to powiedzieć, odświeżają stary tytuł, zresztą bardzo fajny. Więc jeśli tu wprowadzą, no, tak jak mówię, właśnie to, co zapowiedzieli, i fajnie to rozwiną, to będzie bardzo silnie konkurować. Z tym bardziej, że zaczęli wcześniej. Tam to wyjdzie, zobaczymy. Na razie można gdybać, co by było. Najarałem się jak szczerbaty na suchary, ale nic nie wiadomo, co z tego będzie, tak? Wydadzą się, może się okazać jedną wielką kaszaną. Chociaż na razie takich pozorów nie spełnia. Jakby to gdzieś nie sprawiał. Zobaczymy, no wierzę, że im się uda. Jedna i druga pozycja na pewno będzie w mojej kolekcji i będzie na pewno w taki czy inny sposób uczęszczana. Jak na razie korzystam. Korzystam z tej. Tam można polatać, chociaż też może zrobię coś ze Star Citizena, z tego Combat Simulatora. O, można wyjść. Czekaj, wyskoczy. Lat, dobra. O ile jeszcze jesteś, ja tak gadam do siebie. Się blady, a nie wiem, czy nawet jesteś dalej. No i wiadomo, że tu jest opóźnienie jakieś. Po raz kolejny korzystajmy w fajny sposób komputer do lądowania. Zrezygnowałem ze skanera, jakby to powiedzieć, do skanów kontakty, do skanów nie galaktyki, tylko systemów. Tak, upiór, jeśli chodzi o lądowania, zmieścić się w tą kasetkę, jeszcze pokażę za nim. 50%. Ten maluteńki niebieski punkcik po środku musimy się zmieścić dużym transporterem. Robiłem to wielokrotnie i na poczet tego skanera zrezygnowałem dla komputera z dokującego, co właśnie zrobiłem. Zatrzymując silniki i w tym momencie komputer dokujący. Autodocking Progress przejmuje kontrolę. Jest to dużo szybsze. Dla handlarza mega dzik. Stacje są zajebiste. Te właśnie wyglądają kosmicznie. Są wkurzające do manualnego lądowania, ponieważ za tą szczelinką, w której mamy się znaleźć, od razu ci przydziela tam lądowisko. W pierwszym momencie jak wlatujesz, tego nie widzisz. Czasami trzeba... Raz mi się nawet zdarzyło, że wleciałem w stację, musiałem zrobić zawrotkę wylądować. A tak to musisz, wiesz, wlecieć, obniżyć na przykład lot i się rozglądać, czy gdzieś tutaj w pobliżu nie ma tego. Także jest wesoło. 15 dok.
No też blisko. Też bym go nie zauważył, bo go nigdzie nie widzę. Jest pod nami teraz. Już komputer się obrócił do tego. A, czyli przed nami, okej. Okay. Będzie wesoło. A komputer to robi szybko, z gracją, więc oszczędzam czas. Mogę więcej zarobić, skupiając się na handlu, a nie na lądowaniu. No, ale umiejętność się jak najbardziej przydaje. Podstawa, jeśli kupisz, to zawsze Enter Hangar. Bo są ludzie, którzy lądują i od razu biorą Starport Service. Przez co blokują lądowisko. Tu na tej dużej stacji akurat nie ma większego problemu, ale na małych to jest zmora, bo po prostu czasami stoisz w kolejce, żeby się zadokować. Bo ktoś sobie pomyślał, że on sobie wyląduje i będzie wykonywał milion operacji na stacji, nie chowając się do hangaru, przez co blokuje stację i możliwość wylądowania. Dobra. Commodities. Tak, i to jest rynek surowców. Mamy 58 ton fuel waste. O, to zarobił. Dużo nie, ale trochę jest. Lepsze 4,5 tysiąca niż nic. Teraz pewnie nie widziałeś, ale jest takie fajne narzędzie. Ci zaraz zamierzam pokazać właśnie. A, zaczniemy od tego. Regulated noise. Ma tu sporo funkcji różnego rodzaju. Między innymi analizy cenowe i tak dalej, i tak dalej. Ale ma coś takiego, co będziemy teraz właśnie robić. To jest zrzucanie tak jakby print screenów, czyli tych danych, które są w Commodity Market do bazy danych. Dzięki czemu ja i gracze, którzy z tego korzystają, mogą się zorientować w tym, co jest najlepsze aktualnie na rynku. I teraz jak już sobie to skonfigurujesz, ustawisz w ten sposób, że na najwyższym surowcu w prawo kursor naciśniesz F10, zrobi print screena, zaczyta tekst, załaduje to do bazy danych. Skończyliśmy na browarku. Liquor. Płynny. Pach. Lecimy z kolejnym. Technologia. Animal Monitors. Pach. Kolejny. Jak teraz sobie to poleciało już na do bazy danych, to teraz sobie skorzystamy z takiej stronki. Stronka się nazywa tak jak w nazwie eddb.io i tu mamy Single Road Finder, czyli na pojedynczy skok, czy pojedynczy transport, o to bardziej chodzi. Pojedynczego transportu szuka nam jakieś surowce, ale pierw zrobimy coś takiego, że weźmiemy w biletynie sobie znajdziemy jakąś robotę, taką zlecenie od stacji. Tutaj akurat są kiepsko płatne, za 30 tysięcy jedynie. Panelik, nie, no pusto mamy. Co oni by chcieli? 4 tony. 4 tony atmosferycznych procesorów. Atmospheric processors. 4 tony. Dobrze, weźmy te 4 tony. Ale jak nie wiem, czy zdążyłeś, czy nie zdążyłeś zauważyć. Nasza ładownia to są 64 tony. Aha, mam je kupić i dostarczyć tutaj.
Ale zaś w pierwszym. A z tego zrezygnuję. Nie chcę mi się szukać surowców dla jakiejś stacji. Chodźmy jeszcze raz od początku, może jest doszła jakaś robota. I commodities, cholera, bilety. ...25... To też będzie nowe odszukanie. No dobrze. Dalton nie za bardzo chce nam dać zarobić. Kupmy sobie tak, a tą usuńmy. I wyszukajmy. Co najbardziej się opłaca tu przewieźć? Stacji Dalton, na której jesteśmy. Najbardziej mięso animal meat. No. Wow. No frigachy. Orbitala. No spróbujmy w takim razie. Więc weźmy sobie commodities, animal meat. O, animal meat. 64 tony. Zawsze coś tam zarobił na tym. Teraz weźmy sobie nawigację. Galaxy Maps. I mamy polecieć gdzie? Do Frigacha. Frigacha. To sobie znajdziemy szybciej. Frigacha. Opla. Jesteśmy. Frigacha to ma być. Jak on się ma nazywać? Alba. Alba Kiro Forbiton. Yeah. Jest. Ciach, pewnie drogę skoków od razu. Dobrze. Pla. I wyskakujemy w takim razie. Na tych dużych to wolę pierw wrócić na powierzchnię, rozejrzeć się. A później odpalać dopiero. Odczepić się od lądowiska i odpalić tam resztę silniki. Z tego co widzę, tu jest spory ruch. Coś ląduje. Okej. Okay. Staramy. Czuł do góry chyba. Ech, jeszcze jest mega wyzwanie, to jest ogarnąć całe to sterowanie 3D. Mam taką starą grę, która się Descent nazywała. To były czasy Duma. O, jaki na początku mi problem stwarzało sterowanie właśnie takie 3D, że... O, fajny transporter. Dobra, teraz wychodzimy z hukiem. Nie wiem, czy znasz. Tak, online. Jestem online.
grać w trybie single i można grać w trybie online. Jestem w trybie online. No, frame shift jest dobry. Frame drive. Skok. Czy skok? To jest nabranie prędkości, no, a później skok, tak? Ale, przepraszam. Ale jest dobry. Chociaż do tej pory laga w grze nie poprawili, bo z tego co widziałem i obserwowałem inne jakieś tam filmiki, streamy, to nadal w przejściu właśnie w tą nadprędkość, jakby to powiedzieć, jest tam, każdy komputer ścina na... na tym wejściu w tą prędkość. No, a propos tego, to popatrz sobie do Elite Dangerous. Polecają z różnego rodzaju wolanty. Ja jeszcze go nie posiadam żadnego, gram na klawiaturze i myszce. Ale też będę się przystawiał do tego, do zakupu. Ale jest kilka. Jest kilka cholernie drogich, chyba z 1500 już nie wolant. Tak nie lepiej. Ale no, tamten ma wszystko. Do tego, do grania właśnie w tego rodzaju gry. Volant, przepustnicę wielokanałową i tak dalej. Także jeszcze oprócz tego dobra właśnie, dobre sterowanie się na pewno przyda dla kogoś, kto się nastawia na jakby to powiedzieć, na myśliwce, na coś zwrotnego, koniecznie. O, tu jest sytuacja.
Gdzie odmówiono mi dokowania? Dlaczego mi odmówiono dokowania? Bo pewnie któryś siedzi na... lądowisku. O, poszło. Najciekawsze na tych stacjach to jest to, że komputer ląduje pionowo, tak jak go w lądowisku i dopiero później przedstawia maszynę. To jest dobre. Opla. W Eurotracku na początku zawsze sam parkowałem. Czy w sumie teraz też często gęsto parkuję sam. Ale na początku zwłaszcza z tego powodu, żeby nabić expa i kasę. Ja już teraz jakoś mi na tym nie zależy. Także różnie to bywa. Mi się chce, to parkuję sam. Jak nie, to rzucam też automatycznie zrzut cargo. Dobra, więc tutaj przewieźliśmy, nie to mieliśmy wziąć, tylko to mięcho, no gdzieś się na każdym, no wyszło 15,5 tysiąca. Tak, wiem. Wiem o tym. O, to jest o Voice'ie. Ten program do obsługi głosu jest płatny. Trzeba go dodatkowo sobie kupić. Więc na razie się z tym wstrzymałem. Jest 21-dniowy trial do tego programu, a później trzeba za niego zapłacić bodajże w dalszym ciągu $8. Nie jest to jakiś tam majątek, ale tak czy inaczej trzeba kupić sobie licencję i ten programik i dopiero wtedy na tym programie można budować wszelkiego rodzaju komendy głosowe. Więc na pewno się będę o to kusił, tylko czekam, jak mówię, czekam na całą resztę wydatków na Star Citizena. Jeśli będę kupował Volant, to kupię raczej dedykowany pod Star Citizena. Zobaczymy, jeśli będzie Voice Activation, jakiś program. Jeśli będzie ten sam, no to ok. Jeśli nie, no to kupię raczej pod tamtą grę. Tam, znaczy spróbuję. Jak na razie z tych rzeczy, które do tej pory wyszły, w które mogłem pograć, to mi się strasznie podoba tamto. Także że ten. To jest sobie na razie łatam, jakby to powiedzieć. To, że tamta gra jeszcze nie wyszła. Ale tak, bardzo fajnie to wygląda. Wracając do tematu voice activation w tych komend głosowych. Fajnie to wygląda i na pewno się przydaje, jeśli jesteś zajęty, wiesz, prowadzeniem. No, ja też w sumie. Ja też w sumie pierwszy raz widziałem z tą grą coś takiego, że faktycznie zaprogramowali sobie własne komendy i się pytają. Ja widziałem gościa, który tam mówił, że Eve, jako Ewa, nie? Ona tak, tak, jest captain. I tam odpowiadała, nie? Co i jak. I na każde pytanie, na swoją własną komendę, miał tam jakieś różnego rodzaju odpowiedzi właśnie wrzucone, nie? To
Mega. Oprócz tego, że sterowało jeszcze klawiszami statkiem, tak. Dobrze, załadujmy to do bazy danych. Jedna rzecz, która się pojawia, mianowicie to jest to pytanie o błędy, ale liquor występuje. Potwierdzamy, że tak jest. Galium. Też jest. No, dzięki, cześć.
Beryllium. Beryllium. Dobrze, commodity market i szukamy beryllium. Cargo hold at maximum capacity. No dobrze, więc lećmy. Four.
request granted. Under attack. Landing gear deployed. Star control vessels. Check your speed while inside the docking bay. Docking successful. Engines disengaged.
released. Engines engaged. Landing gear retracted.